Siemano. Czas najwyższy się wziąć, bo ostatnio coś tracker nie chce wracać. Tylko tak kombinuję, naciągam przewody, żeby działało. Ale chyba albo mi silnik pada, albo coś się w środku urwało. Także tu jest silniczek z Mercedesa, beczki z wycieraczek. Jakiś problem tkwi w środku, bo jak przewody pociągnę, to działa. A jak puszczę, to nie działa. Do przodu jedzie, znaczy na zachód jedzie, tylko wracać nie chce, także coś go w środku boli. Tak wygląda cały napęd, o, przy okazji wam pokażę. Ja tutaj mam pole doświadczalne i trochę mało miejsca. Oczywiście, ale tak to wygląda z daleka, jak widzicie. Tutaj są krańcówki. Ta krańcówka już na wschodzie go zatrzymuje. Ta krańcówka robi, żeby jechał na wschód, z powrotem, żeby wracał. Całe sterowanie jest tutaj. Tu są przepięciówki i wszystkie złączki. Tam jest sterowanie. Do tego i tutaj macie przekładnię 1 do 10. Jedna przekładnia, taka dosyć syta. I druga mniejsza też 1 do 10. Także mamy plus jeszcze przełożenie tej ślimacznicy, znaczy tutaj na górze. Także chodzi 1 do chyba 210 mniej więcej wychodzi przełożenie. Dobra, spróbuję to wykręcić. Bo widzicie, że to takie pomłodzone jest we wszystkie strony. I zobaczymy, co go w środku boli. Dobra, wyjechałem silnikiem. Już chyba wiem mniej więcej może jaka będzie przyczyna, ale pokażę wam, jak to w środku mniej więcej wygląda. Silnik jest mocowany, jak z blacha zrobiona, z czegoś tam, mucha nawet zdechła. Blacha zrobiona, jakaś była pod ręką, silnik od wycieraczek. Otwory porobione pod spodem. Jest taki motyw jeszcze, o, żeby mi się nie cofał tracker do tyłu, luzy żeby mi się nie robiły, bo z silnika nam wychodzi taka kulka, o, widzicie, o, jak ona jest tu wstawiona, to niby to są przekładnie jedna i druga kątowe miały być, ale jednak potrafi je cofać, także tu zrobiłem taki zusik, żeby już ta ślimakowa mnie blokowała w ogóle, a tu są też ślimakowe. Znaczy nie, ta jest kątowa, a ta jest ślimakowa, a i tak potrafię ją cofnąć, nie wiem jakim cudem, ale ją potrafię cofnąć. I to jest właśnie dlatego zrobiłem takie, żeby ograniczyć jego po prostu wahania się na... No bo jednak wszędzie są luzy i na tym trybie też są luzy. Jak widzicie, tu jest zębatka taka od środka. To jest wolnica z kombajnu zbożowego Wistula zamontowana. Cały i gotowy napęd to jest tak naprawdę. Tutaj było od góry koło montowane wcześniej. O, widzicie? Także tak to wygląda. No nie zbiorę się do tego gada. Zobaczymy, co go boli. No i słuchajcie, jest prawdopodobna przyczyna. Nie dość, że było polutowane. Były termokurcze pozakładane. To przewody te, co dokładałem. Mam, żeby lepsza ostrość była. Te przewody, które dokładałem, są ok, ale te oryginalne z Mercedesa, co mają ze 30 lat, po prostu dalej zaczynają korodować. Także nie wiem właśnie teraz, czy to polutować dalej i zostawić, czy to rozbierać aż do silnika. Nie wiem, spróbuję na razie to jeszcze przeciścić dalej, polutować w następnym miejscu i zobaczymy. Bo ogólnie, uwaga, jedzie, spina, ostrość. Jedzie, działa, aż się rzuca. Także dobra, biorę to na warsztat. Trzeba będzie obciąć gdzieś dalej ten przewód i spróbować gdzie jeszcze poratować, żeby to zimę wytrzymało. Dobra, mam pacjenta na stole, słuchajcie. Ja wam powiedziałem, te przewody nie mają 30, tylko 40 lat. No niestety już swoje przeżyły. Trochę je tutaj wyczyściłem delikatnie, ile się dało. Tu jeszcze ostrość na nie złapę, to było super, ale chyba się nie da. A jest, najazd jest. Trochę je wyczyściłem, trochę miedzi widzę. No niestety to wszystko złom, że tak powiem. Nie mam czasu tego silnika rozbierać i się gdzieś tam do tego wirnika stojana dostawać. Także spróbuję jeszcze raz zalutować termokurczadami. Następnym razem już będę wiedział, co się dzieje. Nawalę więcej tego lutu, jeszcze spróbuję to wyczyścić. Nie mam kalafonii, bym to jakoś wytrawił, no nie mam czym tak naprawdę. Może jeszcze benzyną spróbuję jakąś umyć, żeby to bardziej było czyste. No i nic, no, taka głupota. I stoi tracker tak naprawdę. Przez głupi silnik ze złomu, co można go za piętaka kupić, albo może i za darmo by go wydar. Trzeba naprawić, żeby dalej produkcję robił. I tak to jest. Szybko, szybko. Chciałem sprawdzić i zapomniałem blokadę wyłączyć i wywaliło mi bezpiecznik. I przy okazji wam już pokażę, jak wygląda w środku. No niestety noc, a rano tracker już musi śledzić. Tak to wygląda w środku. To jest układ na przekaźnikach. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o tym wszystkim, to ja mam tutaj link i u góry wkleję i dam w opisie filmu, jak ja wszystko omawiam, po prostu cały ten system ze schematem i z całą resztą. Także bezpiecznik założony, bo to jest układ 12V, bezpiecznik 10A i idziemy zobaczyć, czy będzie żył. No ciemno, no niestety, życie. O, tu mam hamulec, to jest winowajca. Winowajca jestem ja, bo zapomniałem, nie? To jest taka śruba. Ja ją wkręcam w tego tryba, żeby mi się to nie gibało. I to jest wystarczające, bo to mi trzyma całą oś. Także silnik zamontowany, jak widzicie, z powrotem. Mam jeszcze taki guzik, żeby to można było zatrzymać zawsze. I jedzie. On teraz jedzie, bo jest cały czas włączony na niego prąd ze sterownika. I on teraz jedzie sobie na zachód cały czas, tak jakby śledził słońce. Dlatego jest taki wolny bieg, ale jak już dojdzie nam, tam jest jeszcze daleko, o, taka zardzewiała łapa, i ona jak dojdzie nam do tej krańcówki, to ją weźmie, pyk, i zmienia się na przekaźnikach po prostu polaryzacja, z plusa na minus, minusa na plus, i silnik zaczyna kręcić się w drugą stronę, i on się kręci teraz na trzecim biegu, a idzie na pierwszym, dlatego że niestety sterownik jest ograniczony, ma tylko na minimum minutę musi chodzić i musiałem to zrobić, ale działa, także już mnie tutaj konstrukcja zaczyna gonić. Dobra, zostawiam go, skręcam wszystko i co? I będzie jutro rano śledził, także słuchajcie, taka pierdoła, kawałek przewodziku, a już 30%, bo i więcej zysku się idzie, że tak powiem, no wiecie gdzie. Także ze złomu poskładane i dalej działa. Słuchajcie, pozdrawiam, słoneczka życzę i zapraszam jeszcze na mój kanał, dla tych, co nie wiedzą, co to ja tu kombinuję. Także jeśli interesują was takie ciekawostki, to na moim kanale są oczywiście playlisty, na których jest w miarę to wszystko posortowane i takie tematy znajdują się na playliście ciekawostki, porównania, testy. I oczywiście zapraszam was na mój kanał. Także solar trackery, fotowoltaika, pompy ciepła, bufory, kolektory solarne, wszystko co mogę koło domu zbudować, co kombinuję, także przedstawiam. No cóż, zapraszam i słoneczka życzę.